Nie zawsze trzej ogrodnicy byli dla nas tak łaskawi jak w tym roku, nie przynosząc sporych spadków temperatur, ale nie wszędzie, proszę Państwa, tej nocy będziemy mieli wartości dodatnie. W rejonie podgórskim Karpat temperatura może spaść w nocy do minus 2 stopni, oczywiście przy gruncie. Natomiast w Wielkopolsce wartości dodatnie, w nocy pogodnie, jutro również sporo słońca w całej Wielkopolsce, 22, maksymalnie 23 stopnie. Na barometrach 1006 hektopaskali, ciśnienie będzie się wahać. Jedna bardzo ważna rzecz dotycząca wiatru. Ten jutro chwilami powieje silniej ze wschodu i z południowego wschodu. Najwięcej chmur jutro właśnie tutaj w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej i północno-wschodniej. Na północnym wschodzie gdzieniegdzie może jutro przelotnie pokropić deszcz. Temperatura w całej Polsce wyrównana od 20 do 23 stopni. W najbliższych dniach nic się nie zmieni, mimo że przed nami zimna Zośka. 19, 21, 20 stopni na termometrach w ciągu dnia, natomiast nocami 9, 10. No i te najbliższe dni przepiękne i słoneczne. To wszystkie informacje pogodowe. Do zobaczenia.